Jurek jest realizatorem telewizyjnym, troszkę nieśmiałym, ale w pracy wychodzi z niego zupełnie ktoś inny. Zrobił puentę! Co za gość! Co za gość! W ogóle zapraszam w Wigilię, bo w Wigilię Święty Mikołaj Special. Mamy 10 milionów widzów! Co lat ci mi! Nie krępujcie się! Wcielam się w postać Magdy. Magda jest kierowniczką produkcji, drugim reżyserem, bardzo skoncentrowaną na pracy. Szybciej, nie mamy czasu, za chwilę odpływamy! Ruszamy się! Szybciej! Mam nadzieję, że dobrze wcielę się w tę postać, w razie czego mam tutaj możliwość konsultacji z prawdziwym kierownikiem planu tego planu. W tym filmie to nie mnie ogarniają, ale ja ogarniam innych. 5, 4, 3, 2, 1 i jesteś! Dla Jurka, mojego bohatera, praca zawodowa jest wszystkim. Do pewnego momentu. O, cześć Magda, super, że jesteś. Siadaj z nami. Nie, nie, dzięki. Chodź. Przepraszam. Bo tak naprawdę to wszystko dzięki Magdzie. Bez przesady. Magda jest kimś, kto wnosi do jego życia zupełnie inny kolor, którego on trochę nie chce, którego trochę się wstydzi, którego trochę nie zna. Trochę jest mało jakby otwarta na taką uczuciowość. Oczywiście my nie widzimy jej stricte życia prywatnego, ale widzimy, że raczej jest singielką. Nie poszłabyś z nami na kolację? Wiesz, muszę coś jeszcze załatwić. Jest dla niego nieodkrytą planetą, na którą dopiero się wybiera i nie może się wybrać. A tak w ogóle co u ciebie? W ogóle to nic specjalnego. Nie jest ci zimno? Jest. Akcja! W filmie Miłość jest wszystkim gram postać Krzysztofa. Krzysztof jest pasjonatem średniowiecza. Umawiają się z kumplami, którzy również mają takiego świra na tym punkcie. Tłuczemy się. Nie miałem kaskadera. Wszystko było by myself. No macho, dobrze się czujesz? Może ty tego nie widzisz, ale my znamy Krzyśka od dawna. On nie jest sobą. Krzysztof przygotowuje się do własnego ślubu. Jest w narzeczeństwie z Romą. Myślę, że bardzo ją kocha, ale tak bardzo boi się odtrącenia, którego już gdzieś tam w życiu wcześniej zaznał, że absolutnie jest przerażony tym faktem, że ma się komuś oddać. Jesteśmy na planie zdjęciowym naszego ślubu, Romy oraz mojego kochanego Krzysztofa. Za 210 ton 821. Tak się te jego losy toczą, że poznaje kogoś, kto się okazuje bardzo ważny w jego życiu. I mam nadzieję, że nastąpi w nim jakaś przemiana, coś się otworzy.